Płakali lekarze, którzy próbowali go uratować. Płacze każdy wrażliwy człowiek. Śmierć 8-letniego Kamila, zamęczonego przez ojczyma, wstrząsnęła nami dogłębnie. Bo jak to wszystko było możliwe? Takie cierpienie we własnym domu i taka znieczulica. Dziś na jaw wychodzą kolejne szczegóły. Instytucje, które powinny chronić Kamila, twierdzą, że zrobiły dla niego wszystko. Czyli co? Procedury zadziałały, a dziecko nie żyje? Monika Zalewska. Choć Kamil nie mówił, kilka razy dawał dorosłym do zrozumienia, że potrzebuje pomocy. Pewne jest, że w jego sprawie były 3 policyjne interwencje. Dotyczyły samowolnego opuszczenia miejsca zamieszkania przez właśnie tego chłopca. Pierwsza ucieczka była tuż po przeprowadzce do Olkusza w sierpniu ubiegłego roku. Drugi raz chłopiec uciekł z domu w listopadzie. Był tylko w piżamce, siedział na przystanku. W ogóle praktycznie się nie było, nie mogliśmy się z nim skomunikować. Wtedy Kamil trafił do szpitala. Lekarz powiadomił o tym fakcie też sąd, też z takim zapytaniem sądu, czy dziecko może wrócić do rodziny i sąd wydał taką zgodę. Trzeci raz uciekł 2 miesiące przed tym, gdy z poparzeniami ciała trafił do szpitala. Kiedy dziecko wróciło od biologicznego ojca i również uciekło z domu, został znaleziony na torach. Tym razem został oddany pod opiekę matki. Nie mieliśmy żadnej informacji o tym, żeby faktycznie mogło dochodzić do jakiejś przemocy. Za każdym razem sąd był informowany o ucieczce. Po ostatniej rodzinie chłopca została założona niebieska karta. Zaraz po tym, jak wszczęto procedurę, rodzina chłopca niespodziewanie wróciła do Częstochowy. Cała dokumentacja o tym, jaką pomocą my objęliśmy rodzinę, została przekazana do Częstochowy. Nie dostaliśmy żadnej dokumentacji całej dotyczącej tej rodziny i tego, jak funkcjonowała w Olkuszu. Dostaliśmy tylko pismo, z którego wynikało, że rodzina się przeprowadziła. To zdjęcie zostało zrobione na początku marca w szkole specjalnej w Częstochowie. Kamil ma posiniaczoną buzię, na ręce gips, który został założony po tym, jak szkoła poinformowała matkę. Chłopiec miał pokazać nauczycielowi, że boli go ręka. Szkoła zareagowała tak, jak powinna zareagować. Matka miała współpracować z placówką. Została poinformowana, to było przed Wielkanocą, została poinformowana przez matkę, że Kamila dobrał się herbatą i nie przyjdzie do szkoły. Był później kontakt z tą matką, też na bieżąco. Informacja była do szkoły, że to się goi. Dzisiaj zespół szkół specjalnych w Częstochowie żegna Kamila słowami. Nie znajdujemy słów, by wyrazić ból i smutek. Szukam jednego. Czy ktoś rozmawiał, pytał Kamilka o to, co się dzieje, jak on to widzi, jak jest w jego domu, w jego rodzinie? Rodzina miała kuratora. Była pod opieką służb społecznych w Częstochowie i w Olkuszu. Był wniosek o odebranie Kamila i pozostałych 5 dzieci i umieszczenie ich w pieczy zastępczej. Ale sądowego postanowienia w tej sprawie nie było. Można sobie zadawać pytanie, czy zrobiliśmy wszystko. Analizując akta, uważam, że robiliśmy wszystko. Mogę zapewnić, że moi pracownicy zrobili w tej rodzinie wszystko i w każdej jednej robią wszystko, żeby tej rodzinie pomóc. W tym zakresie dokonano już pewnych ustaleń dotyczących niedopełnienia obowiązków przez pracowników tych instytucji. 27-letni Dawid B., ojczym chłopca, który miał polewać Kamila wodą i rzucać na rozgrzany piec węglowy, w przeszłości był karany. Monika Zalewska.